oraz suszą. Prawie 1,8 miliona hektarów jest objętych suszą. To są grunty rolne. Komisje powołane przez wojewodów szacują straty już w 1250 gminach w kraju. Tak informuje nas Ministerstwo Rolnictwa. Mamy teraz połączenie z panem senatorem Jerzym Chrzcikowskim, także przewodniczącym Senackiej Komisji do Spraw Rolnictwa. Witamy serdecznie, panie senatorze. Szczęść Boże. No właśnie, jak ta sytuacja wpłynie na stan, że tak powiem, tutaj plonów, które ostatecznie będziemy podliczać, no i na ceny żywności, no bo to się chyba tak jakoś tutaj przekłada. I poza tym, jak zostaną tutaj wsparci rolnicy, to też jest druga strona medalu bardzo ważna. No, należy współczuć tym rolnikom, którzy mają właśnie w swoim zasięgu suszy. Są rejony, które mniej, a niektóre bardzo. Mówimy tu o województwach, tutaj szczególnie Wielkopolska, Kujawskie, te tereny, gdzie w niektórych miejscach prawie też nie spadł. Więc one naprawdę mają straty potężne, ale są regiony, gdzie jest w miarę przyzwoicie, można powiedzieć, i plony są w miarę dobre. Patrzeć na statystyczne plony, które GUS podaje, no to nie będą wiele, wiele niższe, krajowe, ale w niektórych regionach to przecież nawet może do 100 do 70% niższe. Stąd straty będą i są oceniane, bo komisje pracują. Pan minister zapowiada oczywiście, że zaraz po podliczeniu i wiadomo, ile hektarów będzie objętych, jaka to kwota, tutaj razem z rządem podejmą decyzję, żeby tak jak w ubiegłym roku w miarę możliwości finansowych wesprzeć te straty rolnictwa. I pamiętajmy, że w zeszłym roku ponad 2 miliardy to była największa kwota, jaka udzielona była w ogóle w Unii Europejskiej. No, w tym roku nie mamy szacunków jeszcze, na niektóre twierdzą, że to jest jakieś 15, może do 20% obszarów gruntów rolnych Polski. To jest duża strata już, no a pozostałe tereny mają może mniejsze straty, może nie wykazywane. Ale jak patrzę na przykład u siebie u rolników, które tu za Mojszczyzny, no to tutaj mają plony średnie. Niektórzy mają 8-10 ton hektara pszenicy, ale jak z kolegą z Pujaw rozmawiał, to mówi, wszystko dopełniłem, zrobiłem, masz 5 ton z hektara, więc różnica jest wyraźna, ale to jest już widać skutki suszy, chociaż nie ma tam klęski u niego, ale skutki suszy są. Najgorzej jest z warzywami, bym powiedział, bo nie ma jak podlewać tak dużych obszarów warzyw w tych rejonach, gdzie się uprawia. I tam straty są duże, na przykład na moim terenie kolega na przykład zasiał hektar bulat kusikowych i uprawił mu nie zeszy, jak zeszy, to teraz w ogóle nie rosną. Więc ja pokazuję to, że nawet w tych regionach, gdzie przechodzą deszcze, gdzie wiosna była, nie była, sody nie były, straty są w warzywach bardzo mocne. I tutaj właśnie kłania się tutaj ta polityka rządu, która stara się zapewnić, susa nas nie wyrusza. Susa nas nie wyrusza. Susa nas nie wzrusza. Susa nas nie wzrusza. Czyli proszę państwa, komornik ma więcej teraz obowiązków, stop złodziejstwu, ciągnika już nikt nie będzie kraść, niech na bank sobie skoczy. To fundamentalna zmiana zapewniająca stronie pozwanej rzeczywiste gwarancje procesowe. Nowe zadania nałożone na komorników sądowych sprawiają, że stają się oni niejako gwarantem rzetelnego, a zatem sprawiedliwego procesu, mówi Rafał Frączek, szef Krajowej Rady Komorniczej. Samo dostarczenie pozwu będzie kosztować 60 tysięcy, 60 zł, a gdy zajdzie konieczność ustalenia adresu, dodatkowe 40 zł. No ale będzie miał pracę do wykonania, a nie zebrać, a nie zbierać.
kraść pieniądze. Komornicy, komornicy, komornicy są spódnicy. Komornicy, komornicy są spódnicy. Komornicy, komornicy. Komornicy są spódnicy. Komornicy, komornicy. Komornicy są spódnicy. I te wszystkie melioracje. Cała agrotechnika, cała agrotechnika. Program rządowy musi. Program rządowy. Mokry, mokry, mokry rok. Mokry, mokry, mokry rok. Mokry, mokry, mokry rok. Mokry, mokry, mokry rok. Komornicy,
Bo komornicy kradną traktory. Do komornicy. Kradną traktory.